To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Igrzysk Europejskich Kobiet na obiekcie dużym w Zakopanem. Wygrywa Grisnar przed Preutz, Freitag, Seiflitzberger, Kreuzer, Kwandal, Rautionacho, Kramer, Schmidt i panie. Ogólnie rzecz biorąc konkurs... Całkiem fajny do oglądania. Warunki w miarę stabilne w pierwszej serii, chociaż była raczej tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o wiatr z przodu. Raczej coraz bardziej od zera do momentami prawie metra na sekundę. Między nami Kryśner na tym zyskała bardzo, ale dzisiaj Kryśner i tak była nie do złapania, niezależnie od worków, co udowodniła w drugiej serii. A jednocześnie w drugiej serii też była tendencja wzrostowa, ale na sam koniec się to załamało z tej 21 belki i tak nie było najgorzej. Mimo wszystko wydaje mi się, że Żli całkiem fajnie poprowadziło te zawody, ale tutaj no. Bohaterka numer jeden jest tylko jedna. Nika Kriżna 29,9% uprzywilej nad Niką Prełc Pierwsza po pierwszej, pierwsza po drugiej serii. Najwyższe noty w seriach ocenianych, nieocenianych. Ta technika, zmiana techniki, no bardzo pomogła jeszcze przy tym przednim wietrze. To tym bardziej I ogólnie, no dzisiaj nie było żadnych sił na Nika Kriżnar Ona po prostu była przynajmniej płeczkę wyżej od całej reszty. Rekord skoczni 137,5 m. Bardzo fajnie wylądowany. Jeszcze być może można było zostawić 22. Belkę. Chociaż przy tym wietrze, jeżeli on by się nie skończył, no to byłoby to bardzo ryzykowne ale przy tym gasnącym wietrze mimo wszystko można było się pokusić, żeby jednak tą 22 belkę zostawić, ale mimo wszystko rozumiem, że obniżenie belki jest jak najbardziej do obronienia. Drugie miejsce nikka Caprault, znów druga po pierwszej i po drugiej serii też skoki. Bardzo fajne, bardzo fajnie technicznie, bardzo fajnie wylądowane. Też niej już wiat mocno przeciw w drugiej serii, ale ogólnie występ też bardzo dobry, a na treningach nie było aż tak dobrze, no bo druga była właśnie Berger, która ostatecznie znalazła się poza podium, miejsce trzecie, Sejna Freitag czwarta po serii pierwszej. Też skoki bardzo fajne, ale nie spodziewałem się, że to akurat ona będzie na tym trzecim miejscu. Raczej myślałem, że właśnie Berger, albo jakaś inna zawodniczka, albo być może Antonahoch, która bardzo dobrze spisywała się w seriach nieocenianych, a tutaj zwłaszcza pierwszy skok nie był jakiś bardzo dobry. Czwarte miejsce Piąta po pierwsza pierwszej, w pierwszej serii niżej oceniana od Kwandal. To się rzadko zdarza, ale Kwandal dzisiaj w pierwszej serii lądował naprawdę, naprawdę nieźle ogólnie, jeśli chodzi o Zeifritzberger. Lepiej było w próbnych niż w głównych, ale i tak wszyscy tutaj mieli stratę potężną do Krishna. Po kilkanaście punktów na skoki, to nawet nie wliczając w to noc za styl. Piąte miejsce Kroiser, trzecia po pierwsza pierwszej, no drugiej serii ten skok słabszy niżej było nad bólą. Po prostu pewnie jakiś niezauważony dla mnie po prostu błąd się w kratele, czy dla trenów łatwy do. Dostrzeżenie, szóste miejsce, kwandal, szósta po serii pierwszej. Pierwsze lądowanie naprawdę przyzwoite, drugie też całkiem niezłe, ale no ten telemark był tak delikatny, że nawet nie było go za bardzo widać, szczerze mówiąc nie dziwi się, że dostała po notach. No ale to wyglądało już lepiej, jeśli chodzi o lądowanie, wyglądało to lepiej, ale jestem po prostu ciekaw, jak to będzie wyglądać zimą, czy będzie w stanie faktycznie zrobić telemark, bo wtedy no to jak najbardziej na podium będzie mogła liczyć, a bez tego no to będzie ciężko i też będzie strach, żeby puścić zawodniczkę wyraźnie za punkt kanon przy tym lądowaniu. To co się działo Kilka lat temu, no to musi zostawiać trawę nie tylko u sami ale pewnie też u trenerów, że będą bardzo na nią uważać. Siódme miejsce: Rautiona 8. po podstawie pierwszej, trzecia i czwarta. Jeśli chodzi o serię wydaje że w pierwszej serii trochę za bardzo i to odbicie uciekło w górę, odrobinkę za bardzo. I w drugiej serii ten skok był po prostu lepszy, tak mi się wydaje. Ale ogólnie występ na papierze też bardzo fajny. 8 miejsce: Kramer, po pierwszej, występ w porządku, ale raczej mimo wszystko nierewelacyjny. Dziewiąte miejsce: Katarina Schmidt, kiedyś Althaus. Myślę, że za szybko się do tego mimo wszystko nie przyzwyczai. 11 po pierwszej. W drugiej serii potężna luta z przodu, ale też wydaje się, że no cały czas to nie jest ta forma. To nie jest forma, jeśli chodzi o Katarinę Althaus. Poza tym, że jeśli chodzi o technikę, to cały czas jest top światowy w kobiecych skokach. 10. miejsce, panie 12 po sobie pierwszej. No też razem z koleżanką złapał się na bardzo mocne podmuchy z przodu. Mówię tutaj o Schmidt o klech. No i mimo, że ten skok też wydawał się, wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze francuski. Może też nie czują progu, zwłaszcza Claire, ale chyba tam jeszcze po prostu mocy fizycznej nie ma w tym momencie. Albo mają ciężkie nogi, dlatego mocy nie ma w tym momencie. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest tylko takie luźne spostrzeżenie. Poszczególne prezentacje, Ausia, 12. Melbacher, występ jak najbardziej w porządku bardziej płasko odbija się niż podczas sezonu zimowego. 21. miejsce Wigle, 19. po pierwszej, no tej drugiej serii chyba nie do końca dobrze trafiała w próg. Niemcy, 11. Ruprecht, 10. po pierwszej, 16. Hesse, 17. po pierwszej, no nie powiedziałbym, że Hesse to jest załączka pod duże skocznie, oczywiście to jest teza do dyskusji, ale raczej no są załączki, które są bardziej dysponowane pod duże skocznie, chociażby francuskie, czy to Klech, czy panie, moje mojej opinii, bardziej pasują do skoczni dużych i 27. Luisa Gerlich, 26. po pierwszej, no występ poniżej oczekiwań, no mocno poniżej oczekiwań, Też załączka Raczej nie podskocznie duże, raczej pod normalne, ale jednak no odległa pozycja, a nawet bardzo odległa. Norwegia. 14. Bierset, 15. Po sobie pierwszej. No, mam wrażenie, że ona trochę gasi skoki. Za bardzo pcha się do narty, jeśli chodzi o drugą fazę lotu, i nie ma tego, co Czyli delikatne wycofanie, żeby wykorzystać prędkość lotu. Tutaj wydaje się, że za bardzo pcha się do narty, i przez to, no, na tej skoczni jej nie szło. Po prostu jej nie szło. 15. Miejsce sztrem, 18. Po sobie pierwszej. Wydaje mi się, że tutaj Sedlak mógł troszeczkę się wstrzymać, żeby nie puszczać jednak tej zawodniczki. Wydaje mi się, że w pierwszej serii ona dostała strzał z tyłu, gdzieś w okolicach 40 metra. 50.40 metra, ale nie, czy to był po prostu łąca zawodniczki, że on nie utrzymała pozycji, czy po prostu faktycznie dostała strzał z tyłu. Na dole było mocno podnarte i wyszedł uśredniony chyba około 3,2 na sekundę. I wydaje mi się, że tam po prostu gdzieś tam trochę warunki mocniej przeszkodziły niż pokazywałby to uśredniony odczyt, ale też no, nie skaka jakoś bardzo dobrze tutaj sztrem. 22 miejsce Gerlis, przepraszam, Kierski, Gresli. 24. czwarta pierwszej jestem ciekaw, czemu nie było nowe Mitschkogen po prostu w jej miejsce albo nie było po prostu rotacji, bo była też awizowana na początku rywalizacji, jeśli dobrze pamiętam na obiekt normalny, ale nie ulega wątpliwości, że technicznie te dwie zawodniczki, jak na swój wiek są bardzo dobrze wyszkolone. Być może jeszcze siły brakuje takiej czystej siły fizycznej. Ale wydaje się, że pod kątem technicznym na swój wiek one się prezentują naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli siła fizyczna po prostu jeszcze tutaj dojdzie, to kolejne zawodniczki takie, które mogą po prostu dojść do światowego topu, o ile dwa lata temu. Rok temu wyglądało to bardzo słabo jeśli chodzi o juniorki, wyłączając Bierset. Bo za Bierset no to był praktycznie była dziura za tymi załączkami. A tutaj, właśnie w roczniku 2007, pojawiły się dwie perełki, można powiedzieć. Jeszcze można powiedzieć, że Nora na przestrzeni ostatnich dwóch lat też wykonała znaczny progres, ale to jest rówieśniczka tamium Bierset. A dwa lata temu to wyglądało bardzo brzydko, jeśli chodzi o juniorki, a teraz to u Norweżek wygląda znacznie, znacznie lepiej. Dalej, Słowenia, 13. Katra Komar dziewiąta po pierwszej, no zwłaszcza w drugiej serii, no już nie było takiego wiatru z przodu i też raczej zawończka pod obieg normalny niż pod obieg duży. 17 miejsce Ajda Koszniech 14 po pierwszej też. Za bardzo zostawiona nartami. Całościowo, ale ogólnie wydaje się, że jednak tutaj potencjał no jest bardzo duży. Też rocznik 2007, jeszcze chyba 15-latka, z tego co pamiętam. Jeszcze nie 16, lat, jeszcze cały czas 15, bo z tego co pamiętam, no to rok temu Fiska w Czyrku był troszeczkę później, ona była jeszcze 14-latką. Więc jeśli dobrze pamiętam, ona ma chyba urodziny w okolicach października, więc jeszcze jak na razie 15-latka. 18 Jestem maja w Ticz, 16 po sobie pierwszej, też raczej załączka pod obiekty normalne ze swoją techniką. I reszta siada szeroko pojęta 19, kondela 20 pod pierwszej. No, w końcu ten drugi skok był naprawdę taki dobry, nie był spóźniony, nie był jakiś bardzo szarpnięty, nie było chaosu w powietrzu. I tak technicznie możecie przy chociażby do lądowania, że to nie było takie bardzo ładne lądowanie, ale i tak w końcu ten skok, przynajmniej jeden, a w zasadzie drugi, czy ten, raczej pierwszy mówiąc, też nie był najgorszy. I ogólnie można powiedzieć, że obydwie próby wytrzymała, zwłaszcza tą drugą, tu po prostu głowa to udźwigna, jeśli chodzi o kondelę, co jest bardzo fajnym sygnałem. 20. miejsce Sina Arne, 21 po tej pierwszej występ. Bardzo przyzwoity, jeśli chodzi o młodą Szwajcarkę. 23. miejsce Klech po pierwszej, po drugiej serii. No, raczej z progiem, no nie może trafić Klech, ale no to zdarza się dość często. 24. miejsce Haralambi, 25. po serii pierwszej. No, ten pierwszy skok no spóźniony. Zresztą nawet komentarz to to zauważył. No i było widać, że skok no mocno, mocno spóźnione. 26. miejsce Toradca, 28. po serii pierwszej też występ. Jak najbardziej nie miał 28. miejsce Indraczkowa, 27. po serii pierwszej występ. No, też raczej w porządku, biorąc uwagę, jak tutaj się prezentowała, ale jako kształt no to ta igrzyska jakoś bardzo dobrze. Że dla niej nie wypadły. 26 miejsce, przepraszam, 29, twardość po pierwszej, po drugiej serii też występ taki. No lekko pośredni, też można było się spodziewać, że być może będą trzy polki w drugiej serii, a jednak są dwie i poza Konderlą, no to rewelacji mimo wszystko nie było i 30, masikowa po pierwszej po drugiej serii udało się, dostała się do serii drugiej, ale na kwalifikacje, jeśli chodzi o takie w pełni obsadzone zawody dla 40 lepszy zawodniczek, no to raczej będzie cały czas ciężko. Raczej nie widać. Aż tak dobrej postawy jak rok temu, bo rok temu, kiedy była Wisła, początek sezonu od niego, to wyglądała troszeczkę lepiej technicznie, tak, przynajmniej tak mi się wydaje. 31 miejsce Aneszka Indraczkowa, 32 Cieśla, 33 Bełtowska, 34 Szerwe, 35 przybyła, 36 Alesia Mitukowska, 37 Tytana Plypczuk i 38 Delia Anna Maria Folea. To tyle. Do usłyszenia.